Pass that back to the gang, boy. Cześć siemaneczko, witajcie, z tej strony The David Games, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z serii od wieśniaka do cwaniaka Farming Simulator 22 i witam was z Matim. Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry, co ty taki kurde, 14 godzina, ty taki zaspany jesteś tutaj? Coś się nie wyspał. A tu piękna praca przed nami. Jak widzicie, jesteśmy na naszym polu numer 20 na Kiszonce. Ostatni sezon naszej rzędówki, tak żeśmy tutaj postanowili, że no najprawdopodobniej, jeżeli się uda, no to będzie ostatni sezon, no a jeżeli się nie uda nic kupić ani pożyczać, no to jeszcze będzie z nami musiała zostać, no ale tak naprawdę, no to myślimy, no, że to jest ostatni jej. Może nam się uda sąsiada załatwić na następny sezon. Tak, dokładnie. Ostatni sezon. Jak widzicie, piękna nasza przyczepka. Pierwszy raz w ogóle widzicie w tej okazałości, która już zostanie z nami, myślę, że do końca. Chociaż może jeszcze jej ściągniemy te burty, jak będzie koszona misturą. Chociaż raczej nie. Tak wygląda właśnie ta ośmiotonówka z tymi burtami. Ładnie żeśmy dopasowali, posklejali, że nic nie wypadało. I pięknie 60 już z drugą przyczepką podczepiona, bo Mati sobie tutaj będzie latał. 60 z 10 nie szła w zimę, ale z 8 już daje sobie radę. Także szatan tutaj jest. Ale i pięknie w lusterku można się przejrzeć. Teraz zobaczyłem. Czemu ja siebie, ej, a ja siebie nie mogę zobaczyć, kurna, chujowe to jest. Ja widzę ciebie to. Widzę, ale siebie nie mogę zobaczyć. Ja ciebie widzę, no dobra. Aha, no to tak jest. Mati sobie teraz, zanim my to nakosimy, to leci kosić sobie pszenicę przed naszą chałupą, bo ja nie skończyłem u niego na odcinku, także możesz sobie tam cisnąć, a my się zabieramy za te właśnie tutaj koszenie. Dajemy sobie tak, czekajcie, dwójeczka i... ruszamy te 8 na godzinę i możemy sobie cisnąć. Nie będziemy raczej wszystkiego dzisiaj kosić, zobaczymy ile się uda tego skosić też, bo Mati mówił, że przez to, że to ostatni sezon, to on by też chciał sobie nagrać, także wszystkiego tutaj nie będę kosił, tak mniej więcej z połowę skoszę i mu zostawię. Jeździmy sobie po długości całej, bo tak Mati dobrze w sumie mówił, że nie byłoby gdzie nakręcać na tej naszej polnej, byśmy musieli dużo powykaszać sobie poprzeczniaków. Także przekosiłem trochę dalej, tam trochę jeden rządek dalej jest, także wykosiłem trochę dalej i sobie ciśniemy na całej długości. Oj, czemu nie sypię? A, bo tu się można jeszcze, zapomniałem, bo tu można sterować tą rurą sobie. Dobra, teraz już sypię. Jak to będzie sypało, to się okaże, jakżebym tutaj wcześniej sobie wykaszał, no to z tego wszystkiego wykoszenia tam 8 ton pełna właśnie ta przyczepa była z poprzeczniaków i objechania tylu tutaj rządków. Jest to wysypane już do naszego silosa i ogólnie wygląda to naprawdę mega ładnie. Wysypałem sobie, wysypuje się fajnie. Też co dopiero żeśmy się teraz kapnęli, jak wysypywałem sobie pszenicę, zanim burty założyliśmy, że ta przyczepa ma wysyp również na tył. Także fajnie, bo nie będzie aż takiego sypania na bok, tylko nią będzie można sobie gdzieś wcofać, wysypać na tył i już będzie elegancko. Tu sobie tyle wykosiłem, bo stwierdziłem, mówię, tu łąka jest, w razie co, to można się troszeczkę na tą łąkę tutaj nam naddać. Więc tutaj, o, tutaj akurat jest 5 rządków wykoszone, no ale jest tyle tutaj tych drzew i wszystkiego, że mówię, no muszę trochę tego więcej wykosić, bo inaczej, no to to nie przejdzie, bo byśmy walili albo drzwiami, albo po prostu kabiną, a przyczepa jest jeszcze trochę szersza, więc tą przyczepą również byśmy mogli zahaczyć. Ogólnie no dużo poza odcinkiem nie zrobiłem. W sumie to oprócz obkoszenia tutaj rzeczy i wysypania z przyczep tych pszenicy oraz tak, no tylko pszenicę wysypałem do naszej stodółki. No to nic więcej nie robiłem, także dzisiaj jak Mati tam ogarnie w miarę szybko koszenie, no to sobie może jeszcze tam lecieć poogarniać jakieś inne rzeczy. Przygotowane mam jeszcze prasowanie, bo mówię, no nie wiem ile czasu mi zajmie naprawdę to koszenie. Objechanie kółka gdzieś mi zajmuje około 5 minut niecałe, no w sumie razem z rozpoczęciem, no powiedzmy 3 minuty. Zajmie nam gdzieś objechanie tego kółka. No to jak 3 minutki, także no to tak 10 kółek, na 10 kółek to będzie 5 rządków po każdej stronie, no to wtedy akurat by gdzieś z połowa była, więc także no zobaczymy ile będę tutaj kosił tego czasu.
planach mam kosić praktycznie cały odcinek, ale mówię, przygotowałem sobie tą jedną pracę jeszcze w razie, jakby mi tu jakimś cudem mega szybko to szło. Co ja z tematy mogę powiedzieć, że po objechaniu kółka mamy 52% na naszej dużej przyczepce. No to... 4 tony 200. Tu czekajcie, ja sobie wyjadę tu na asfalt. Ogólnie ruch drogowy na dzisiejszy odcinek jest wyłączony, żeby nas nie wkurzał, bo naprawdę to, co się z tym ruchem czasem dzieje, no to jest po prostu wyłączony, więc mówimy na tą akcję kiszonka, żeby ona jako tako się tutaj fajnie udała, no to ten ruch jest wyłączony. Także ja tu sobie zrobię jeszcze jedno kółko i wtedy akurat niepełną przyczepę bym ci powiedział. Ej, zbugowały... O, dobra. No i co ci się stało? Przez chwilę mi się zbugowało... Przez chwilę miałem zbugowane biegi 30. Nie wiem czemu. A czekaj, czekaj. Bo u nas się... Muszę ogarnąć. Ej, bo wiesz co... Czekaj, pojedzie czy nie? Och, sypie. Bo się zepsuło tak, że nasze drzwi są na myszkę oraz te też jest na myszkę. Aha. Jak zamykam drzwi, to mi się to gówno podnosi, albo jak otwieram drzwi, to ono się opuszcza. I teraz jak chcę podnieść trochę, żeby mi sypało dalej, to drzwi domykam. Więc to tak średnio trochę wygląda. O, teraz sobie musimy troszeczkę podnieść, no i przy okazji, o, trochę drzwi się nam przymkną, no ale dobra, tyle może być. Oj, czekaj. Sypie pszenicę na rozrzutnik. No właśnie, nie było żadnej przyczepy, bo owsa nie wysypywaliśmy jeszcze, także owiec sobie stoi. Rozrzutnik został szybko na szybko przerobiony, tam na 2,5 tony, także na ten rozrzutnik możesz sobie tam sypać i jakby ci się skończyło, no to w stodole tam jest już wysypane. Spokojnie. Bodajże, czekajcie, 5 ton z tamtego pola, tona 500 jeszcze była, no to tam jest 6,5 tony już wysypane, także później na oko mniej więcej policzyć, ile rozrzutników, żeśmy wiedzieli, ile tej pszenicy nam dało, bo na ten moment jest 6,5 tony już wysypane. Dobra, my sobie jak dojedziemy sobie tam, dojadę sobie do tej dróżki, to cię będę tutaj mógł prosić, żebyś już powoli mógł wsiadać w 60, bo ja tu mam już 80%, także będziesz mógł sobie za chwilę tutaj podjechać i zabrać tą przyczepę i wymienimy po prostu na tą 5-tonówkę. Ta 5-tonówka, no to objedziemy sobie jedno kółeczko i troszeczkę, a tą objeżdżamy dwa kółka. No w sumie może nawet nie całe dwa kółka objedziemy. Zobaczymy ile, no o 50% miałem jak tam dojechałem, także może idealnie akurat, no jak dwa rządki będę brał, no skręć! Jak dwa rządki będę brał, to na pewno dojedziemy. Nie ma szans wtedy. Łasz, kurde, telefon dzwoni. No i widzimy się po krótkim cięciu. No jedź Ursus, bo Ursus jest z wrażenia, jak telefon do mnie zadzwonił, to jechać nie chce. Och, już pojechał. Pilny telefon miałem, także musiało być tutaj szybkie cięcie. I już sobie ciśniemy. Ciśniemy sobie dalej. Jakbyś mógł, to chodź tutaj, to zaraz się wymienię, no, bo ja to dojadę. Pszenicę. Tak? No. No to git. No to jakbyś mógł, to tutaj podejdź i ja tu dojadę do ciebie. Mam 90%, także uda mi się dojechać. Tak, zostań tam, odczep przyczepę tylko i odjedź mi troszeczkę 60 i zaraz ja ci tą odczepię tu i... Ogólnie nie ma modu na manualne, ze względu na to, że wtedy nasza jednorzędówka nie działa, także jest... W sensie manualne da się włączyć, tylko mam wyłączone w opcjach i jakoś to się tu ogarnęło. Nie ma manualnego. Ja mogę normalnie odczepię. A, bo ty nie wyłączyłeś se? Nie. A, no dobra. No to ja ci tutaj... O kurczę, nie ja to ci podczepię. Co jest? Odczepiłem. Chcę podczepić już mu. No zobaczymy, jak 60 sobie da radę. No ja jak testowałem, jak ja jechałem, no to dawała radę. Jak ty nie będziesz umiał jechać, to znaczy, że nie umiesz jeździć 60. No da. No. No na pewno podepnę. No właśnie. No ja się tu podporzę, jak wysoko ten tęcie. Dobra, powoli, powoli, bo ten asfalt tak wysoko postawili, że wyciśniemy. No, no to objechałem sobie dwa kółka i 8 ton praktycznie jest. Tam nie wiem ile na silo się jechałem, ja to tak gazowałem, to tak z 4 na godzinę chyba będzie. Jak pierdolno. Ten zaczep. To se. No, no i 60 power. Jademy. Dobra, czekajcie, bo muszę teraz odczepić i podczepić dopiero mi to. Ile? 7,5. No, no to ja z 8 jechałem, także no na dół, na dół. I kurde. O! Czemu nie działa?
Nie, czekaj, bo się zepsuło. Czekajcie. Co się tu otwiera? Ej, to nie to. To to, ej, zepsuło się. O, działa! O, działa. No, bo nie mogłem sterować tym, bo tamta przyczepa była większa i miałem trochę dalej ustawione, to jest mniejsza i nie mogłem opuścić na dół tego gówna, żeby sypało. No jak, 60-tka podjechała? O, ta, podjechała. No coś nie podjechał, serio? Nie. Nie, no widzowie, no i... Tu się liczą umiejętności po prostu jazdy. Ja pokazywałem Matiemu, że ja podjeżdżam i mu mówiłem, że da się podjechać, a że on nie umiał, no to musi jechać teraz jakoś na jak ty biegu wjeżdżałeś? Rozpędziłem się piątką i jak zleciała do 10 na godzinę, to wrzuciłem dwójkę i dwójką capowałem do końca. No, ciekawe. No tak. Przecież pokazywałem ci i podjechała. I jeszcze nawet pod górkę się rozpędzała, tak dobrze biegi dopasowałem. No ile się liczę po prostu. Na dwóch. Na dwóch i dwójka, to było 9 na godzinę i później jeszcze pod górkę wrzuciłem trójkę i się rozpędzała. Także no, ja tutaj bez problemu. Drogę, cicho. Ej, a przejechałeś przez to pole tam? Jakie pole? No. Bo ty żeś jechał przez tą naszą, gdzie była pszenica, tak? No. Nic dziwne, jak przy 60 z 13 tonami ziemniaków nie podjechała, no to z 8 tonami kiszonki, no musiała podjechać. To 5 ton różnicy. Wtedy myśleliśmy, że nie że podjedzie, ale jednak nie podjechała i już ruszyć później nawet nie szło. Dobra, ja sobie tutaj... No to ty się możesz tam sprężać, bo ja teraz dojadę do końca i tą przyczepę będzie trzeba wymieniać. To taka malutkie... No jadę. Malutki pierdek, że... No i jak tą dużą wezmę, no to wtedy masz czas, żeby jakbyś tam chciał, jak skończysz, to trochę poubijać. Możesz co najwyżej wtedy 60 też wziąć i tam zostawić ją i nie musisz tu od razu przyjeżdżać. Sobie pod najwyżej podepnąć turę albo coś i sobie to jako tako ogarnąć tam. My mamy 13 minutę odcinka, a ile skosiliśmy? No jedziemy dopiero trzecie kółko, także gdzieś do tej 25 zobaczymy minuty, ile będziemy tutaj mieli. Nie wiem, a ty będziesz chciał robić też typowo całą kiszonkę? W sensie nie cały wiem. Odcinek? Zobaczę. No bo ja nie wiem, ile ci zostawiać. No skoś połowę, a ja drugą skośnę. No dobra. Gdzieś tak jeszcze z 4 kółka myślę, 3 kółka coś takiego i wtedy będzie akurat ta połowa, także do tej 20 minuty to na pewno sobie tutaj będziemy kosić. No 70% mamy, myślę, to pięknie już przyjechał, także elegancko. I ją zostaw tak, że po prostu jakoś tam fajnie zostaw. Dobra, już tak samo zostawię. Jak wleciał, zobaczył. Ale ona naprawdę ładnie wygląda. Tą 60, przepięknie. Według mnie ta 8 z 60 pasuje. Mati mówił, że za duża to była ściapkiem. Piątka, Enusem. A tak to była odpowiednia, wystarczająca, tak. Dobra, poczekaj, ja sobie tylko tutaj wezmę tą dużą i już uciekam. Czekajcie, bo teraz znowu się zepsuło, że... O! Działa mi to. Dobra. No, z tą przyczepą to chyba raczej podjedziesz. No, 4 tony zadawaj, tylko. No bo 70%, no to już mówię, się wymienimy, jak już tu jesteś. I żebyś miał teraz więcej czasu po prostu, żeby sobie tam te swoje rzeczy poogarnię, no kurde. Buguję, że muszę odczepić i podczepić, żeby ona działała. No ale dobra, kosimy sobie dalej. Ile jeszcze tutaj się uda, tyle się uda. Może trochę za środeczka sobie pojeździmy. No zobaczymy, jak to będzie. Muszę się trzymać pomiędzy tymi dwoma rządkami. No to wtedy widzę, że ona nam tutaj akurat będzie odpowiednio brała. Także o, tak się będziemy tutaj trzymać, no i powoli. Nie wiem też, ile w realu w ogóle z takim czymś jeżdżą. Ja tutaj jeżdżę 8, czy to jest dobra prędkość, to nie wiem. No tak 7, trójkę w życiu, to ile to jest na godzinę? No 10 na godzinę to trochę szybko, może. No za szybko. No. Chodź, no nie, dobra, dajmy tą dwójkę z powrotem, to 7-8 na godzinę i niech sobie jedzie. Też myśleliśmy, żeby tą drogę sobie tutaj przeorać i zrobić pole, ale no
Najgorsze jest to, że tutaj jest jakiś skup z obornikiem, tu czasem nam się słoma też sprzedaje i tak dalej. No i najgorsze jest to, że tutaj... już, nie da się... Okej. Nie da się... Kurwa, włączyć nie mogę. O, dobra. Nie da się... innej drogi po prostu. No i ja tutaj do Matego mówię, że na pewno tego nie możemy przeorać, no bo jak ktoś, no niby farmingu teraz, no to byśmy mogli, no ale patrząc na real, no to byśmy nie mogli, bo może komuś na jakiś czas by się ubzdurało, że on chce sobie tu przyjechać i on chce sobie tutaj sprzedać coś albo obornik wyładować, także przez to właśnie raczej tutaj nic nie będziemy robić. Jak pole 89 będzie nasze, no to tam pewnie sobie połączymy. Ale na razie tutaj nie. Co jeszcze wymyśliliśmy z Matim na temat tego, że chcemy za niedługo postawić również silos. Teraz tego stawiania jest całkiem sporo. Silos jako tako już tam w złomie taki stary znaleźliśmy, żeby on tam był. Za jakiś czas jakbyśmy postawili, to później może by się go odmalowało. Ale jako tako taki stary rupieć tam 20 tonowy żeśmy znaleźli. No i fajnie by on tutaj wyglądał. Jeszcze pomysłu, gdzie on się gdzie on będzie stał i tak dalej, no to na to nie mamy. Tak konkretnie są 2-3 miejsca takie, no ale to trzeba by było, po prostu musimy wejść i go postawić, zobaczyć jak on będzie wyglądał i tak dalej, czy to będzie fajnie wyglądało. Co ci mogę powiedzieć, że ten silos chyba się dało zrobić tak, że wiesz, będziemy mogli go budować. Tak. No, bo ja dobrze, jak dobrze pamiętam, to ja tak chyba robiłem na Taroksie. Ale nie wiem tego w 100%, także tego jeszcze nie powiem. Nie, na wnętrze go stawiałem, ale chyba nie stawiałem go w ten sposób. Tylko tam miałem... Nie, ja ci robiłem chyba samo podłoże na początku. No nie pamiętam. Chyba jakoś tak było. Na pewno ci robiłem do kurnika same podłoże. To do kurnika, ale... Ale do silosu to też nie pamiętam. Chyba robiłem, ale nie wiem. I mamy w planach właśnie taki stary, bo to ogólnie no beton i tak dalej, to tam wylejemy nowy pod niego, ale ogólnie metal i całą karoserię jakby tego silosu, no to byśmy postawili takie troszeczkę starsze, żeby to było, żeby też jakiś tutaj swój klimat tej rdzy i wszystkiego miało. To w ogóle wyszedł taki też mod, bo w sumie to może nie jest mod, no, tylko więcej w plikach trzeba zamienić i ja bym sobie to zamienił, tylko najgorsze to jest to, że to jest jako, że zmieniasz w plikach oryginalnie i nawet w dużych maszynach się to zmienia, że jest ten mod rdzy i na przykład jak maszyny ci się niszczą, no to nie masz tak jak tu u nas białe czy coś, tylko masz rdzę. No. I to wygląda po prostu mega fajnie, także ja chcę sobie to zmienić, tylko że ciągle o tym mówię, że sobie to zmienię, tylko nie wiem jak to będzie działało na nowszych maszynach, bo na tych starych rupieciach, co my tu mamy, no to będzie wyglądało fajnie, ale jak na przykład byśmy to zmienili, na przykład tu będzie ci wyglądało fajnie, ale na M-Kliku tak rdza, to nie wiem, czy będzie wyglądało. No nie. No i tak za każdym razem znowu te pliki przemieniać i tak dalej, no to jest trochę też zabawy. Fajnie było, jakby ktoś to zrobił jako moda, no to by się zaznaczało i tyle. No ale no niestety tak nie ma, także to muszę jeszcze przemyśleć, czy ja sobie w ogóle to przerobię, czy nie. I zobaczyć po prostu, jak to wygląda na starych maszynach, jak i wygląda to na nowych. Powiedz mi jeszcze, ile sypu naszej pszenicy na tamtego kawałka? 2 tony. 2 tony, tak? Czyli niecały rozrzutnik nawet. No. 2 tony, czyli mamy 6,5, no to jest 8,5 tony. No to akurat jak będziemy sprzedawać na zimę, no to pełną przyczepę naszą załadujemy i 0,5 tony powinno zostać sobie akurat dla kół. Jo. Coś takiego. No. Także to będzie akurat tutaj w porządeczku. Dobra. Ty tu jesteś przyczepą? No tam postawiłem. I teraz rozbudowuję to uczynicę. A, no dobra, no to ja sobie akurat tam dojadę do końca i się przepnę, będę miał praktycznie ponad lekko 80%, bo teraz mam 75%. No i chyba ci tyle zostawię, już to jest ostatni przejazd, chyba coś ci zostaje, to może ja się z tym przejadę tą 60%. No i ci to zostawię, zobaczymy jak mi to teraz pójdzie, żeby podjechać z tą 60%. Powinno, ale ty żeś wyhamował się do zera i ruszyć nie mogłeś? No to. Jak żeś podjeżdżał, czy żeś w ogóle nie próbował? Nie byłem rozpędzony też na maksy. Aha, no dobra. Dobra, to my sobie dojedziemy do końca, przepniemy, zostawimy już tutaj Ursusa i mamy którą 20 minutę. Także sobie pójdziemy jeszcze cię Władkiem poprasować, bo tego dawno nie było, bo chyba na początku jak pożyczaliśmy prasę, no to Władkiem prasowaliśmy.
Ale nie wiem. Także zobaczymy, czy Władek da radę. Myślę, że powinien sobie dać radę, no bo innej pracy tutaj konkretnie nie ma, bo wszędzie albo kostki leżą, albo ten, bo orki nie będą, bo musiał teraz tego brać i tak dalej, więc sobie to odpuścimy. No, 7, prawie 8 ton będzie 7, 700, no coś takiego. To ile mamy? Także ja tutaj 8,5 tony. Dobra, no 7,800 mamy, także ja sobie to teraz tutaj odczepiam. Dobra, to chyba koniec z nich, tak? No chyba, jak dobrze pamiętam, to było ostatnie pole, które mieliśmy do koszenia. Już koniec z nich, został tylko ubin. No i... Ubinu dwa kawałki. I koniec, i na złom. I na złom. Och, widzę nawet na GPS-ie było jane. Na czym ci jedzie? 60. Nie, 60 po drodze jeździł na GPS-ie. Dobra, dajemy sobie tak, dwójeczka i ruszamy tym. Dobra, trzeba się szybko tutaj teraz w miarę rozpędzić. Rozpędź się na maksa, bo ja się nie rozpędziłem na maksa i zatem nie wyjechałem. No i idzie. 23, 4, 5, 6. Idzie. No i idzie, dwójka, no i pa, i 6 na godzinę, 7, 8, no i podjedzie. O kur... I teraz. Ej, kombajn ja cię jeszcze wziął, słomę wywalił. Widzisz, on... No, no i widzicie, z 8-tonówką 60 sobie podjeżdża, no nie wiem, ja jestem w ogóle ciekaw na przykład, czy kiszonka, czy te plewy, czy ta sieczka, jak to nazwać, na przykład jest lżejsza niż pszenita, czy albo cięższa, ciekawe. Ale nie. Na przykład kamienie chyba są najcięższe. Nie wiem. Mi się tak po prostu wydaje. Mam nadzieję, że jakoś to ładnie tam ubiłeś. No nic nie ubijałem, tylko wysypywałem. A ile jeździłeś na godzinę? No nie ważne. W miarę gil jest. Dobra, teraz tak, dajmy sobie tą jedynkę. I jakoś tu próbujemy wjechać, no i zobaczymy ile... Kurde, to przyczepę z osem jakoś. To w sumie nie będziemy chyba wysypywać nawet. Tego owca. No i bo jest tylko pełna przyczepa. No i nie wejdę. Co? Owca? No, no to ale to mało możemy zostawić. No, no to ja ją wprowadzę tutaj, żeby... Ło kur... Podniosło mi tak, żebym chciał wjechać, że aż mi przód zablokowało i podniosło tył. Ja się zakopałem na piźmie. O Jezus Maria. Och, wyszarpałem ją, dobra. Dobra, zaciągam przyczepę budowy. Dobrze. Dobra, i wysypujemy sobie te 4 na godzinę, myślę, bo to tak szybko wysypuję, że te 4 na godzinę to tu jest akurat tak odpowiednio. No, no i tutaj jest miejsce, widzicie. To jest tutaj trochę kłostki tutaj, jak Mati wyzbierał, jest miejsce, że można było sobie tutaj na spokojnie nakręcić. Dobra, ja sobie to odczepię, jeszcze chwilę sobie tu poubijam, żeby trochę tutaj na tej pryzmie też porobić. Dobra, cyk, sobie troszeczkę ubijemy. No tak z połowy pola zobaczymy, ile tych kiszonki będzie. Ile obstawiasz, że ten, że będzie ze całości? 40 ton? Teraz jest z połowy 27,5. No, no to ja myślę, no, nie no, tu 40 na pewno będzie. Ale to będzie, patrz jak ona będzie wysoka. Bo 30 ton już jest wysoko. A co dopiero ten. No, ale to dobrze, przynajmniej w końcu, jak skończymy to, no to myślę, bo teraz ty będziesz miał następny odcinek w sierpniu? No tak, bo będziemy, czekaj, bo my będziemy siać rzepak, czy nie? Nie wiem. Jeszcze na temat tego myślimy, bo... czy zaczynamy z tym rzepakiem, czy nie zaczynamy, no w sensie, no nie jak kombajn, no na pewno. Jemy. No, tylko że rzepak to ja myślę, że on fajnie by wyglądał na polu albo 20 tam, gdzie jest kiszonka była, albo 89. Zobacz. Na którymś z tych kawałków. No to się tu już okaże, gdzie go zasiejemy. No bo na pewno jak będziesz robił jeszcze odcinek ze sierpnia, no to musisz to zasiać, bo we wrześniu no to niby można, no ale się rzepaku we wrześniu po prostu nie sieje. No bo to już jest po prostu, według mnie za późno, wszyscy zawsze, to jest takie najgorsze, że szybko koszenie, po tych pszenicach, jęczmieniach, szybka uprawka, jakieś oborniki albo coś i od razu
te siewy rzepaku. Dobra, my sobie teraz tutaj wyjeżdżamy, zostawiamy sobie naszą 60 i sobie jeszcze wsiądziemy do Władzia. Dobra, ja zaprowadziłem. No i dobrze. Moje gili. Dobra. Rożytnik też trzeba odstawić. Dobra, i pięknie, ładnie. I sobie teraz lecimy jeszcze tutaj troszeczkę naszym Władziem. W ogóle naprawdę Władziu przepięknie wygląda. Według mnie teraz, jak jeszcze ta praca z nami zostanie, to ja Władkiem będę sobie pracował, bo przepięknie wygląda według mnie. Lepiej niż ta 60 tutaj wygląda. My sobie damy tak. Ile to jedzie na godzinę? Kurczę, ciężko stwierdzić. O, tu jest 8. Dobra. Pięknie ciśniemy sobie 8 na godzinę z tą pracą. Drzwi tutaj otwarte, no bo to ciepło jest i... O, bo to było właśnie tak. Mieliśmy niedomknięte i teraz już jest... jest pięknie domknięte. 4 tutaj przejazdy zostały, także na spokojnie myślę, że sobie uda nam się, może nie wszystkie, ale na pewno tu 2 spracuję, mam 26 minutę, no to może wszystkie uda nam się spracować. I tych kostek tutaj będzie od groma. Rozładowałem sobie właśnie jeszcze poza odcinkiem tą klotkę, którą Mati naładował i wrzuciłem sobie tę słomę na górę i tej słomy już naprawdę jest tam sporo, no to także myślę, że teraz sobie już tą całą słomę, którą będziemy mieli, to będziemy sobie mogli sprzedawać. Ogarnąłeś, tak? No i git. I fantastycznie. Czekajcie, jest gniecenie włączone? Jeszcze nie planuję włączone, dobra. Bo my sobie tutaj gnieciemy. No to nie wiem w sumie, co możesz teraz porobić. Czy czekasz już do końca jakieś... No, no to poogarniaj te rzeczy i będzie już w porządku. No zostały nam to pole do sprasowania i jeszcze jedno i wszystko jest ogarnięte. Prasowania. Więcej po prostu tutaj nie mamy. Kurna, mnie to tak denerwują te poprzeczniaki. Jak one są tą bistulą zrobione. Ach, dobrze, to ostatni sezon. Rupiecia. Dawaj. Dobra, tak sobie tu objedziemy. I będzie już zrobione to idealnie tak, jak ma być. No i jeszcze tutaj trzeba poprawić, bo tutaj nie jest zrobione. Na kostka trzeba ją przerzucić, bo po to nie przejedziemy tu. O! Dobra, dobrze, że to wszystko nie jest takie lekkie, jak już będą okrągłe baloty. Pokażę, czy pszenicę się schowa. Dobrze. Zaraz pójdę na koniec odcinka, przypomnij. A pójdziemy to, zobaczymy, jak tam Mati poogarniał wszystko, jak to wygląda teraz na gospodarstwie. I będziemy mogli sobie kończyć, także jeszcze sobie dojadę ten jeden przejazd, tutaj zrobię do końca i sobie pójdziemy pozobaczyć i będziemy sobie kończyć ten odcinek. Fajny taki z kiszonki, luźny, nic się na szczęście dzisiaj nie odwaliło, myślę dopiero jak się pojawi nowa sieczkarnia, to wtedy będzie trochę ciekawiej. No właśnie, spodziewajcie się kombajnisty, myślę, no nie wiem kogo jeszcze. Bo zastanawiamy się, kogo wziąć. Będzie znaleźć tu kogoś, kurwa, co po taniości będzie robił. No właśnie. No co to, mamy pieniądze 40 tysięcy na naszym koncie, ale jest dużo planów. Jeszcze nam na razie na kombajn nie starcza. No właśnie. I a tu jeszcze trzeba wydać tych pieniędzy na paszowóz. No. Bo we wrześniu myślę, że, no bo nie wiem, miesiąc. Ale w miesiąc się kiszonka zrobi? Tak. No to we wrześniu kupuję paszowóz. Będzie wrzucane kostki, właśnie, ale my siana nie mamy. No, się zrobi. No, we wrześniu będziesz miał urośniętą, w październiku będzie dopiero. To się w październiku zrobi, no bo na jesień. No chyba, że tak. No, teraz te odcinki w ogóle stają się, w sensie sezon staje się po odcinkach o wiele dłuższy, bo my mamy... Teraz jest odcinek, czekaj, 61. Tak. No, przebiliśmy 60 odcinków. No i stają się już te sezony naprawdę długie. Teraz to nie wiem, 10 odcinków, no to chyba nie sezon, trochę więcej odcinków. No koło, tak zależy, nie? No. Coś takiego. Dobra, 20 minut odcinka mam, także idę jeszcze pokazać tą, to co Mati ogarnął. I sobie tutaj kuczymy. W drugiej pokażesz. Co? W drugiej tutaj pokażę. Dobra. Pokazuj, co jeszcze zrobił. Daj pokaż, gdzie słoń, albo dobra. Pokazuj, no, pokazuj. No, tutaj pszenica. Ło! Ale ładnie wygląda tak podgarnięta. No to tak, że tu jest 8,5 tony naszej pszenicy. Żmijka, mam nadzieję, że więcej nie ukradnie. Teraz już wiemy, mówię na odcinku, że jest 8,5 tony. Także jakby nam ukradła, to już wiemy. To wszystko, kurde, no, tak... Poupychane. No ale co tak na polskiej wsi musi być? No, a tu jeszcze pokażę, W ogóle my światło mamy tu. Czy ciepę, żebym wstawił?
O Boże, po 60 odcinkach się dowiedziałem, że światły. Pa. Pierwsze, a, to jest fajne przejście, jak mi się podoba. A, tu jest jeszcze trochę przyjęć zostało. No tak, ale to da kur. No. No, ja także no, tu na gospie, no idzie tam słoma, tu słomę wyrzucił. No, drugi raz odpaliłem i wyspało. No, co tu mamy za instrukcję obsługi Wistuli? Co? Straż pożarna mnie jechała, nie wiem czy słychać było. No, słyszałem takie coś, miałem mówić, że albo ktoś się krzyczy, albo jedzie coś. Co widzę, takim akcentem tutaj Wistuli po raz ostatni chyba, jeżeli chodzi o LED. Co? Ja zaraz pójdę zobaczyć, gdzieś blisko chyba. A, takie letnie tutaj żniwa Wistula ma zakończone, trzeba ją jeszcze tylko przedmuchać, umyć, zostawić ją do października na ostatnie żniwa, no i w nowym sezonie nowy kombajn będzie już złomujemy. Dobra, to tyle w tym odcinku, do następnego, trzymajcie się, strzałeczka i cześć! Cześć!